Hej, z tej strony Lekret, witam was na moim kanale. Pies też was wita i zapraszam was na unboxing. Pies w tym przypadku jest bardzo odpowiednim tutaj gościem na tym unboxingu, bo będziemy odpakowywać paczkę z próbką żarcia dla niego. Widać, że coś czuje z tej paczki, ponieważ jest to karma zrobiona na owadach, na dżownicach. Dla psów alergików, więc przetestujemy to. A, już otwieramy. Zobaczymy, co nam tu przyszło. Ja zamówiłem suchą karmę. Tak naprawdę widzę, że tu kilka rzeczy przyszło. Jakiś takich do testowania dla niego. Różnych smaczków, też jest jakiś i też mamy już na wejściu po rejestracji kupon 10% zniżki, moja droga. Możesz zobaczyć ten katalog czy coś, to? Tak, tutaj masz, to było jakaś uloteczka. Dobrze, to raz, zaraz powiem ile różnych rzeczy mamy. 2, 3 i 4. 4 różne przysmaczki mamy dostępne, tak proszę? Nic. Co to znaczy? Smakowało, ale to jeszcze nie wiesz. A to jeszcze nie próbowałem właśnie. Dobrze, jak już, co to jest? Pierwsza rzecz. Proszę, przeczytaj nam. Ciasteczka, tak? Tak, banana chia. Z banana i chia. Czyli są trzy składniki. Banany, chia i dżownica, tak? Tak. Dobra, teraz drugie. Tu jest chyba coś miękkiego. Nie wiem, poczekaj, poczekaj. Zaraz tam. Może szybciutko omówmy smaki. Dobra, przepraszam, a później... nie będę czytać tego. Oddaję to, biorę, a to oddaję. Proszę. Dobra, tu mamy te banany z chio. Aha, żeby nie było, ja to też przetestuję. Wiesz, tylko tego jest tak mało, może byś po prostu nie zjadał. Znaczy te suche karmy, to spróbuję suche karmy. Każdy nie wiem co to jest, jakieś groszki czy coś takiego. Dropsy jakieś. Albo dropsy, wiesz. No, o smaku. Nie wiem, nie piszę. Nie wiem, a nie piszę o jakim smaku, mówiąc szczerze. Może jakieś witaminy po prostu. Piszę, że ryż i te dżownice. No dobra, kulki ryżowe i dżownica, spróbujemy. Uważam, że jeżeli jestem, chcę testować na psie żarcie, to sam też je powinien najpierw przetestować. Kolejne opakowanie już pokazuję wam. Proszę żabciu, przeczytaj nam co tutaj będę testował za smak. Suche żarcie dla psa. Ale bez zboża. Bez zboża, ale z dżownicami. Nie, no to wszystko, nie? No, wszystkie są z dżownicami. Właśnie to jest cechą szczególną tej karmy, że można tutaj sprawdzić. To są takie chrupki, nie? Tak. I ostatnia rzecz, też coś suchego. Coś... O Jezuśku, jakieś ciasteczka. I Ania nam sprawdzi jakie. Też jakieś takie, tylko już to kartoflane. To co to było. Aha. Czyli kuleczki, dropsy, kartoflane. Dobra, mówię, zaraz każdy ten smak przetestujemy na psie. Każdy z tych smaków też sam przetestuje. Żeby nie było. No, to jest do ten. No i mówię, na wejściu przy rejestracji dostajemy 10% jeszcze zniżki na zakupy, a jeszcze w przypadku zamówienia karmy dla kotów, jak zamawiamy 2,5 kilo, drugie 2,5 kilo dostajemy gratis. Nie wiem, czy to obowiązuje na całą Europę, wiem, że tak jest w Niemczech. Dobra, słuchajcie, na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. No, będziemy testować.